Siemaneczko, witam Was w kolejnym z odcinków. Jak widzicie, dzisiaj MRF jest wystawiony. O, widzę problem. Prawie mi guma za Euroboxa spadła. Ale dobrze, że nie jeździłem zbytnio, no to nic się nie stało, będę musiał to poprawić. Nie wiem jakim cudem, ale spadła mi prawie guma z gaźnika od Euroboxa. Dzisiaj Wam zrobię taki odcinek pomocniczy. Zrobimy taki poradnik, można powiedzieć. A czemu to nagrywam? Mianowicie bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo osób do mnie wypisuje prywatnie na Facebooku, co się mogło stać, bo taki jest problem i taki. To i to się dzieje, co się mogło stać. Pitbike nie odpala. Pitbike, kurde, szarpie, pitbike to, pitbike tamto. Jakbym za każdą taką poradę brał złotówkę, to ja nie musiałbym pracować, po prostu miałbym większą wypłatę z takich porad niż kurde, z roboty obecnej. Więc postaram się poodpowiadać trochę na te pytania, żebyście dali mi troszeczkę spokój. Żebym miał troszeczkę luźniej, no też nie chcę być chamski, że wezmę i nie będę odpisywał nikomu, bo sobie pomyślę, o nie odpiszę, bo nie. Tak, no, za bardzo taki chamski to nie jestem, więc staram się zazwyczaj każdemu pomóc. I tak, no to lecimy z tematem. Jakby co, no nie hejtujcie już mnie, że ten pitbag jest brudny, no nie mam myjki, niestety będę musiał dopiero kupić. Trudno się mówi. To jest krosik, według mnie zrobi się warstwa, samo odpadnie. Teraz Wam powiem super podstawy dla początkującego mechanika. Jak zlokalizować usterkę, gdzie patrzeć, jak najprościej dowiedzieć się mniej więcej, gdzie szukać, a nie, że po prostu grzebiemy przy połowie motocykla, a potem się okaże, że całkowicie coś innego było tego przyczyną. Siadacie na pita, no i kopiecie, 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 i kopiecie. Pitbike nie odpala. Jeśli Wam pitbike nie odpala, za co się zabrać? Najważniejszym miejscem, w które musicie zajrzeć i które Wam w większości powie, gdzie szukać, jest to świeca. Po prostu próbujecie odpalać tam, kopiecie tam z, nie, powiedzmy z paręnaście razy, no i nie odpala Wam pitbike. Gdzie musicie zajrzeć? Musicie mieć oczywiście klucz do świec. Przeważnie jak kupujecie nowego pitbike'a, to macie w komplecie, więc powinniście klucz do świec mieć, to jest podstawa. I ogólnie to, co ja Wam teraz powiem, to będzie się w dużej mierze będzie to dotyczyć czterosuwów, lecz i dwusuwów może dotyczyć też. Więc w dwusuwie będzie tam ogólnie o wiele mniej opcji, więc jest o wiele łatwiejszy silnik. Chociaż też tam dochodzą niektóre takie pierdłeczki, mianowicie jakieś tam membrana albo ogólnie lewe powietrze też może ciągnąć przez uszczelniacze na wale, na przykład w dwusuwie. Ale omawiamy czterosuwy, bo głównie u mnie na kanale właśnie jest dużo ludzi, co lata czterosuwami, pitbajkami i dużo osób właśnie kieruje względem tego motoru do mnie pytania. Mianowicie ściągamy świecę, odkręcamy. Ja przyniosę Wam świecę wykręconą. To nie jest taka świeca jak jest w pitbajku, więc proszę brać się do tego z dystansem. Dobra, kopaliście tam parę razy, no i nie odpalił. I pamiętajcie, musicie zawsze popróbować odpalać wcześniej, zanim odkręcicie świecę, żeby było wiadomo, gdzie patrzy. Odkręcacie świecę i sprawdzacie elektrodę świecy, czyli ten czubek cały. Jak jest suchy, nie dostaje się paliwo do cylindra. Może to być właśnie spowodowane tym, że gaźnik ma zapchane dysze, może ciągnąć lewe powietrze, może po prostu być kranik zamknięty, może być kranik ogólnie zapchany, a także może być zapchany korek wlewu paliwa. Tutaj dziureczka od góry i też powietrze się nie dostaje do baku, przez co nie zlewa się na dół, nie?
Może być tak samo, lewe powietrze ciągnąć. Mianowicie, żeby zastało paliwo z gaźnika, musi się wytworzyć podciśnienie, więc jak będziecie mieć zatkane gdzieś ciągło lewe powietrze, będziecie mieć słabą kompresję na przykład też, to może być przyczyną, że już macie słabą kompresję i nie zaciąga wam paliwa. W dużej mierze może spowodować to, że świeca będzie sucha. Druga opcja. Odkręcacie świecę. Świeca jest na czubku mokra. Będziecie wiedzieć na pewno, jak wykręcić, czy jest sucha, czy jest mokra. Po prostu jest mokra, oblana benzyną, ale no, motor nie odpala. Wtedy, w takim wypadku, pierwsze co, musicie włożyć świecę do kapturka. Przyłożyć do silnika, tak żebyście widzieli elektrodę świecy. Na przykład coś takim, ten, nie trzymajcie się za świecę, od razu mówię, tylko trzymajcie się za kapturek. Przyłóżcie świecę do, najlepiej do cylindra lub czegoś, jakiegoś elementu silnika. I na przykład możecie prosić kolegę lub brata, siostrę czy kogokolwiek, żeby wam kopnął kopkiem. Ewentualnie jak macie wystarczająco dużo siły, możecie jedną ręką kopkiem ruszyć, a drugą przytrzymać sobie świecę. Ewentualnie jak się da, bo w niektórych przypadkach się da, po prostu położyć świecę, tak jak na przykład u mnie, i na przykład kopnąć sobie albo ruszyć ręką, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest iskra. Bo jak nie będzie iskry, to logiczne, że wam nie zapali mieszanki i dlatego będzie świeca mokra. Może też być tak, że jak będziecie kopać, świeca będzie mieć przebicie. Niestety tego wam mogę nie pokazać na tej kamerce, o co tu za bardzo będzie chodziło z tym przebiciem, ponieważ nie mam fokusu w kamerce. Ale ogólnie iskra ma być pomiędzy czubkiem tej elektrody, pomiędzy elektrodą a tą blaszką taką zagiętą, więc ma być tylko i wyłącznie w tym miejscu iskra. Jak będzie biła iskra gdzieś obok tej elektrody wystającej, to wtedy jest przebicie. Tak samo kolor iskry powinien być niebieski, bo jak będzie wam biło na żółto, ewidentnie żółty kolor, to już świeca niestety kwalifikuje się do wymiany. Tak samo jak zobaczycie jakiekolwiek przebicie. Czasami wystarczy przeczyścić pomiędzy elektrodą a tym czubkiem tutaj zagiętym, tą blaszką, papierkiem ściernym, żeby po prostu przeczyścić z jakiegoś nagaru albo z czegoś i taką świecę da się jeszcze podratować. No ale to już zależy od motocykla i od tego, ile ta świeca ma przebiegu. Najbardziej narażone na zagarowanie świecy są silniki, które już biorą olej. Wtedy się po prostu wytwarza tutaj bardzo duży nagar ogólnie w komorze spalania i ogólnie tutaj na świecy się wytwarza strasznie duży nagar i może wam zrobić dojść do tego, że po prostu będzie już słaba iskra albo będzie przebicie i wtedy najlepiej jest przeczyścić tutaj elektrodę papierkiem ściernym, szczotką-drucianką i jeszcze taką świecę się da podratować. Świeca jest mokra, ale jest iskra, nie odpala. Może to być też spowodowane tym, że po prostu macie źle wyregulowane zawory. Na przykład za wcześnie się otwierają albo ogólnie zły luz zaworowy. Może to być też spowodowane tym, że po prostu iskra jest podawana w złym momencie. Mianowicie dlatego, że na przykład moduł zapłonowy wam się uszkodził i podaje iskrę w złym momencie. Tak samo może być to spowodowane tym, jak macie iskrę, ale nie za każdym razem, po prostu raz iskra jest, raz iskry nie ma. Może to być też przez to, że na przykład macie wodę albo uszkodzoną fajkę. Możecie mieć gdzieś przypalony przewód wysokiego napięcia i przebija wam, na przykład macie przebicie, to też warto sprawdzić. Może nie odpalać też tak samo przez filtr powietrza. Po prostu dostaje silnik dużo paliwa, ale praktycznie w ogóle nie dostaje powietrza, przez co też mieszanka się może nie zapalać, albo może motor chytać, ale nie zapali. Więc filtr powietrza też bym radził sprawdzić, czy tam macie drożne, czyściutki, a nie zawalony jakimś tam błotem, bo przez to też niestety odpalić może, z odpaleniem może być problem. No mi się wydaje, że takie podstawy, mogę o czymś jeszcze zapomnieć, no to ewentualnie dodam,
ale to takie najbardziej podstawowe przyczyny nieodpalania nieodpalania waszego motocykla, pitbike'a. 8 na 10 przypadków właśnie odpowiadam w taki sposób: albo lewe powietrze, albo nie ma iskry, albo ogólnie jest zatkany gaźnik. To jest takie jedne z najczęstszych przyczyn, dlaczego nie odpala wasz pitbike. Przeważnie jest właśnie przytkany gaźnik i na przykład leje się z rurek z nadmiaru, ale to będziecie chcieli, no to pociągniemy tą serię troszeczkę bardziej i postaram się poruszać po kolei takie, jakby to powiedzieć, zagadnienia. Na przykład omówimy sobie gaźnik, co się dzieje, jak na przykład leje się tam od nadmiaru, od dołu, leje się od rurki, od boku. Co się dzieje, jak jest źle gaźnik wyczyszczony, jak jest gaźnik przytkany, jakie są objawy, jakie są objawy, jak jest lewe powietrze ciągnie i tego typu sprawy. No to jak będziecie chcieli, no to będziemy ciągnąć tą serię dalej, no i będziemy nagrywać po kolei z każdych elementów tam, co się najbardziej są awaryjne w takim pitbike'u, przez co macie największe problemy. Jak sobie z tym radzić, żebyście mnie nie męczyli. Na przykład w pracy wyciągam silnik, a tu się okazuje, że mi 20 osób wypisuje, kurde, i co chwilę pytajnik i co chwilę mi pika telefon w kieszeni. No, dobra, no to ja kończę i biorę się za koszenie trawy. Basuję skosić, bo już urosła. Więc dobra, no, ja lecę kosić trawę, brać się za aprilę, kręcić kolejny odcinek. No, więc na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej! 3, 2,